Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Palworld. Moi drodzy, niestety słabą informację dla osób, które lubią Palworld. No niestety, ale seria ogląda się okropnie. Totalnie okropnie. Byłem pewny, że będzie lepiej z tą serią. Niestety się przeliczyłem z tym. Więc no, wyjdzie jak wyjdzie, ale spokojnie, nie martwcie się, bo jednak ten Palworld i tak, tak czy inaczej zostanie z nami. Może nie w ten sposób, w którym teraz go mamy, czyli na pewno nie na odcinkach, aczkolwiek myślę, że na streamach jak najbardziej możemy spróbować. Tylko no niestety, na razie stop. Trzeba będzie znaleźć sobie coś innego do gry. No i pewnie będziemy jakoś to testować. Dobra. Weźmy sobie, może, czekajcie, bo zmienię myszkę, bo mam tu myszkę, że tak powiem, głośną, teraz mam cichą. Taka myszka z tłumikiem, że tak powiem. Dobra, zróbmy sobie w ten sposób. Jaki dzisiaj jest plan? Z racji tego, że to jest kończący odcinek i wstrzymujemy na razie serię, to zapewne, przejdziemy sobie do jednego miejsca, które mnie już tak tutaj raczy od wielu, czy może nie od wielu dni, ale od dwóch chyba odcinków na pewno. Ja sobie tylko jeszcze to przerzucam do końca, ale na razie nawet mogę to w ten sposób robić. Nie chcę marnować czasu, nie wiadomo ile właśnie na to wszystko. Dlatego staram się robić to jak najszybciej. No musimy zjeść z pewnością. Dobra, zjedzone, nakarmione, fajnie. Fajnie. I tak, co z pewnością chcę zrobić? No z pewnością chcę zrobić... sfery. To na pewno. Widzę, że mogli zrobić 20, więc luz. Pomoże mi ktoś? Ten kraftuje, tylko nie wiem co. Ten coś kraftuje, tylko nie wiem co. Pomóżmy mu trochę. Nie wiadomo ile ich nie będziemy robić, więc spokojnie. Myślę, że jeszcze przez ten czas jak on tutaj robi, to być może się naprawimy. Tylko gdzie tutaj był warsztat naprawiaczy? Czy my mamy w ogóle ten warsztat naprawy? Chyba właśnie nie. Chyba go nie mamy. I on był gdzieś tu. Reaper Workbench. Wiecie, jestem trochę nieprzytomny, zresztą na tym słyszycie po moim głosie. Niestety ostatnie dni mi nie służą, mi w ogóle pod tym względem. I czuję się paskudnie. Czuję się totalnie paskudnie i nawet nie wiem co mi jest. I dzisiaj praktycznie po pracy od razu się położyłem spać i tałem o godzinie 18. Więc jestem taki trochę przyjebany jak papa do dachu. Nawet pewnie zauważyliście, że dzisiaj w ogóle był Graveyard Keeper, powinno być co innego, więc no właśnie to jest tym cholernym powodem. Mój słaby stan ostatni zdrowia. Dobra. 14, wzięte wszystko. Możemy wyruszać. Możemy wyruszać w Foxpatch, oczywiście. Wychodzisz z nami. No i tak jak mówiłem, chciałbym iść o w to miejsce. Tam się coś pali. Tam się coś jara, bym powiedział nawet. Zróbmy sobie fast travel. I idziemy w stronę palącego wzgórza, tylko gdzie to było? O matko bosko, częstochowsko. Gale Claw. Na razie chyba tego nie będę zbierał. Kurde, tam by mnie interesuje 25 levelu. Jezu, dużo. Bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Tu bristle mogliśmy spróbować. Dobra. Wiecie, bo oni tam mnie też atakują chyba, nie? Fox Parks, tak. Czemu nie atakuje? Co się dzieje? Au, au, au! No ja pierdzie, no bez jaj. Co tu się odwaliło? Ona mnie czymś spątała. No mówię, jestem dzisiaj przyjebany jak papa do dachu, to musicie mi to wybaczyć niestety, ale no nie sądziłem, że to będzie aż takie ciężkie. Wracamy. Gdzie są moje zwłoki? Tu są.
A gdzie jest tam, co nas pokonała? Jeszcze raz. Bo ja po prostu byłem... No ona mnie zaskoczyła. 100% mnie zaskoczyła. Pała do łapy. Gdzie jest ta koleżanka? Bo ja muszę nastukać. Teraz sobie weźmiemy. Nie wiem, czy nie atakują, czy nie atakują. No właśnie. Wziąłbym sobie go, wiecie? Co mnie jeszcze atakuje? Foxpark zbi. Coś się dzieje, nie wiem co. No jeszcze ty mnie atakujesz, naprawdę? No! Kurwa! Co tu się dzieje? Czy oni to mają poksy? Czemu mnie z dwóch stron napierdalają? Co tu się dzieje? Co tu się od Janie Pawla? Czemu jestem się taki słaby? Teraz zrobię chyba przerwę w odcinku. I po prostu... I po prostu do was przyjdę. Foxpark nie żyje! Nie! Jezu, on ciachra! Dobrze, wywar go. Oh no! Zabili nam Foxparksa. Zabili nam Foxparksa. I co ja mogę teraz zrobić? Jak go mogę uratować? No rozumiem, że on jest martwy, tak? I trzeba go włożyć do tego palboxa, okej. Dobra. Wiem, co trzeba zrobić. No zobaczymy, czy w ogóle w ten sposób możemy go uratować. No, oni są bardzo silni. Ja chyba nawet tutaj nie powinienem być w tej chwili. No ale że to jest ostatni odcinek, to chcę wam pokazać jak najwięcej. No przynajmniej wiecie, jak wygląda śmierć Foxa. Czy to w ogóle warto się martwić o niego, czy nie? No 10 minut. 10 minut resetu. Czy ja mam jakiegoś Foxa, który jest w miarę taki levelowo podobny? Bo on ma 14. Mam coś podobnego? To jest 18 nawet, Poison Fog, Wind Cutter. I dobra, 153. 154. Nie, to chcę kogoś nawet nie z levelem, tylko chcę mieć kogoś z DPS-ami podobnymi. 184. Na tym 90 poziomie ma 202 ataku. To może być ciekawe. 202 ataku, to nie jest mało. I chyba wygrało to. Bierzemy Nightwinga. Bierzemy Nightwinga. Dobra, Nightwing, pokaż na co cię stać. No i idziemy, to jest na północy. Czyli stąd idziemy i tak na północ, z tego co widzę. Tylko dlatego, że się noc zbiwa. Tu jest south, tu jest north. Tylko, no właśnie, bo to też jest problemem to, że... Ja w tej chwili gdzieś zgubiłem to miejsce. Ja gdzieś zgubiłem to cholerne miejsce. Kolejna, okej, mega sferka, świetnie. Dużo amunicji. Zapewne lepiej byłoby mi tutaj z kuszą latać, ale no niestety. Tu jest Nightwing, tu jest Nightwing. Tu jest też Nightwing. Rozejrzyjmy się, bo i tak mieliśmy iść na north, tak? Czyli tam. Tam jest w ogóle niby tu gdzieś. Tam jest nasza baza. Tak, to jest ta miejscowa tutaj. O, jest to miejsce. Dużo rudy. Fajna miejscówka na rudę. Ruda tańczy jak szalona. No to jest naprawdę bardzo fajna gierka, tylko ona się nadaje na streamy. Nie do oglądania. Jest duży przesył tej gry ostatnimi czasy. Nightwing, co ty robisz? Czym ty się tłuczesz? Nie wiem.
Nie wiem, z kim się tłuczę, ale tu jest fajny poks. A widzę, że stworki same sobie poradziły z tym wszystkim. Gdzie byś tego kumpla? Ty kumplu. Dobra, Dinosum Lux, okej. A ty? Jakie to masz DPS-y? 200. Z elektrycznym smokiem, Lumbering level 2 i Generating Electricity. Świetnie. Bardzo fajny fox. Dobra. I tego moglibyśmy nawet traktować jako nasz mount. Nie głupie. Kurwa, będziemy mieć gryfa. Dobra na to. Bardzo niskie DPS-y teraz. Nightwing, dajesz. Jest latający, to mi ciężko do niego celować nawet. Nightwing, dajesz. Tylko czemu ty atakujesz go? Ty jesteś ptakiem. Jezu, jak ty masz mało obrony. Jak ty masz bardzo mało obrony. Ja nie mam DPS-a, ty nie masz obrony. Nic. Nightwing, dajesz. Zwalmy coś na sam koniec. Kurde, no bez jaj. Teraz już mnie dwóch atakuje. Strike. Jeśli 2%. Mamy go. Gear Club. Wzięty. Mamy dziada. Świetnie. Mega sfery widzę, że tu już tak naturalnie dosyć występują, więc też spoko. Nie trzeba ich kartować zbytnio, bo jest ich dużo, naprawdę dużo. Na nasze potrzeby jest ich tutaj wystarczająco. To znów poleciałem na północ. Tam co kopi. No się zgubiłem. A, bo to było to miejsce, przepraszam, okej. Okay. To było to miejsce, okej, okay, czy... No coś tu jeszcze jest? Chyba nie. To mnie nie widzę, żeby było tu cokolwiek do wzięcia. Ale rozumiem, że go dalej się możemy. No nie. Zobaczmy, czy w tych namiotach też nic nie ma. Ale raczej są puste. W ogóle, czy da się w ogóle do nich wejść? To jest dobre pytanie. Au! Coś tam się nie da. Nie było tematu. Dobra, podróżujemy dalej na południe. Na south. Tak, no, gdybyście się mogli odczepić. Nie. Stawić. Stawcie tytanika, nie wyciągajcie go. Opa. Czepicie się? Teraz już nie wiem. Smallpole Soul, przepraszam. Mamy to. Kolejne jakieś sferki, też sobie zabierzemy. Kurde, co ty masz do mnie? Robin Quill, co ja ci zrobiłem? I jeszcze wy. Aaaa. Nie! Ole! Dobra, miałem gdzieś. Mogłem sobie jakąś pochodnię zrobić. Nie wiem, czy ja troszeczkę się nie zagalopowałem, jeżeli chodzi o wylecenie. No, ale być może spotkamy gdzieś jeszcze coś. A nie, to jest też baza. Ale wróciłem. Powiedziałbym, że elegancko. Dobra, ale to jest dzisiaj dzień exploringu. Stricte. Exploringu. Zróbmy sobie przy okazji strzały. Może nasz bebziu już jest zdrowy, ale chyba nie. No
ale z pewnością sobie przelecimy do dnia, żeby to już, wiecie, było troszeczkę jaśniej, żeby nam to nie przeszkadzało, żeby nie było problemu. Kotek sobie kopie. Dobrze, dobrze. Ogólnie potrzebujemy jeszcze zrobić ten Medicine Workbench. Tutaj potrzeba nam gwoździ, palladium fragment. Dużo tego. Dobra, jak nas robi 2 minuty, nie ma problemu, idziemy spać. Chyba nawet będzie pierwszy sen w naszym nowym domu. Okej, wstajemy, nowy dzień. Kurki pieją. To się ładnie dzieje, jak to nasz Pauls. Niestety przyspieszenie czasu nie działa na naszego kolegę. I tak musimy czekać. Niedobrze. Dobra, strzałki. Czemu tu jest tak mało drewna? To jest pytanie za milion punktów. Punkt numer drugi, czego jestem taki głodny? Ile ten dinosaur ma DPS, jak nie sprawdziłem? 200. A nasz Nightwing ma 202, ale 100 defensa. A ten ma 146. To nie jest głupie. Może to nie jest głupie. Znaczy, tak, jeżeli chodzi o to, na pewno wyciągam w tej chwili naszego Aidira. Aidir, już nie jesteś potrzebny, kolego. Do kogo wsadziłem do niego? Nightwing? Chyba tak, przypadkowo. I wsadzamy Dinosum Lux. Ty będziesz taki dosyć ambitniejszym porkiem. Ten wydaje również ambitniejszy. No, Nightwing zostaje. Mam jeszcze Gale Clawa, 241 taku. Wow! Nie, no to bez porównania. Bez porównania. Musimy z tą delikatnie sobie więź nawiązać. No i co by ten Dinosum Lux rąbie to nasze drewno? Fajno. Sporo drewna w ogóle tu jest. Dobra, to odkładamy. Z drewienka mam już aż na to tutaj. O, też fajnie. I kamyczka, drewienka też jest sporo. Zaznaczmy im jeszcze może, żeby zaczęli tworzyć Berisy. Tutaj jest ich sporo. Dobra, start production. Czemu tutaj żaden nie chce przyjść? Czemu we dwójkę podlewacie? Jeden jest potrzebny do podlewania. Tylko, że są zajęci. Bardzo ambitnie zajęci. Przydałby się ktoś do craftu. W ogóle jeszcze takie pytanko. Jak tam nasze itemki? No właśnie, to też troszeczkę po dupie dostało. Też po dupce dostało. Ktoś do mnie przyjdzie. Czy ty masz na przykład... Nie, ty nie możesz być assigned. Też nie? Ty możesz być assigned. Możesz mi pomóc? Dziękuję. Kupię siła. Już? No już. Ale czekaj, bo ty też troszeczkę za szybko tutaj się schowałaś. Ty się za szybko, koleżanko, schowałaś. Zrób sobie więcej tych strzałów. W ogóle strzał tutaj powinien mieć od groma. Totalnie od groma. Pytanie, dlaczego ich nie mam. Dobra, chodź, idziemy. Pora na przygodę. 15 strzał, no nie jest to jakaś duża liczba. Czy nasz Fox Parks jest żywy? No jest żywy. Ale czego chce? 202. No jest różnica. Dobra, Fox Parks, przepraszam, ale ty chyba zostajesz. Dzisiaj odpoczywasz. Więc tak, idziemy jeszcze raz tutaj i podążamy na północ. Stricte całkowicie na północ. O tutaj. Robin Quill mnie troszeczkę interesuje, chociaż widzę, że Robin Quill to chyba jest od tych koleżków, nie? No tylko strzelby się ładują, Dobra, na zachodzie widzę, są jakieś teleporty. Dajcie sobie spokój.
gdzie w ogóle nazywają Free Paul Alliance. No w teorii koledzy są dobrzy, bo aby kumple byli wolni. Zobaczcie, mi mówię taki do Norpa. Ten karataki to w ogóle jest... Nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś był w kosmicznym meczu taki marsjanin. Jest identyczny. Floppy. Nadal floppy. Floppy nie chcemy. Floppy już mamy. Być może parka by się przydała. Być może przydałaby się parka. Czy to są jakieś syreny? What the fuck? Czym wy kurde jesteście? Łoj, wy jesteście agresywni! To bardzo! Au! Au! Przepraszam, zostawcie tytanika! Kilka, tu uciekasz. Jakie to agresywne tataństwo! I ile was tu jest? Ja jestem za słaby tu jeszcze, ej! Kurde. Nie pójdę tu północ, nie, no muszę ci teleporter ogarnąć. Wiem co zrobię, zeskoczę stąd dalej. O, to jest dobra myśl. Wreszcie ile mu zrobiłem? Ja mu nic nie zrobiłem. A Gejkow prawie umarł. Powiedziałbym, że umarł i nie żyje. Jak wygląda sytuacja? Możemy jeszcze iść tutaj na północ. Znaczy nie, to jest west. Nie, north. North. No dobra, taki północny wschód, zachód, przepraszam. Może być i tak. Moonless Shore. Okej. Tam widzę, że coś jest. Tam jest jajeczko. Bo boję się, że zaraz znów mi coś wyleci. Wiecie, ja bym podjął walkę z tamtym typem, tylko problemem jest to, że ja nie miałbym nawet jak tam potem wrócić. Rozumiecie, mam nadzieję. Ta walka nie była dla mnie problemem, no bo padłem, to bym padł. To nie jest problem. No uciekają, dobra. To nawet lepiej dla nich. Fajne strzałki. Już się poksy zaczynają takie, które nas niestety atakują. Są te agresywne dziady już. No dobra. To wygląda jakieś wejście do dungeonu. Co my tu mamy? No to pewnie jest wejście do dungeonu. Oczywiście, że tak. Mountain Stream Grotto. Tylko niestety, no ale to jest nie na nasze siły. To jest Eliza B. już 31 poziom. To nie jest mało. Nie jest mało. Wydaje mi się, że troszeczkę za szybko się tutaj rozszalałem, no ale mówię, no chcę wam pokazać jak najwięcej tego świata z racji tego, że no to jest ostatni odcinek taki seriowy, no nie? Więc coś za coś, coś za coś. No gdybyśmy kontynuowali serię, to pewnie byśmy się dzisiaj rozbudowywali więcej. Być może też byśmy jakoś pozwizali delikatnie, ale na pewno nie w ten sposób. Skóry, widzę tutaj megasferę, też weźmiemy. Kolejna megasfera, nie! O, jest, to jest, to jest... Effigy, o, tego słowa mi zabrakło. Wiedziałem, że gdzieś dzwoni, tylko nie wiedziałem, w którym kościele. Ektira nie używam. A po coś go mam, prawda? Po coś go cholera mam. Nie używam.
Wiecie, tak się człowiek przyzwyczaił do tego, że chodzi na tych nóżkach swoich, że mi ciężko się teraz nawet przyzwyczaić. No i tak będziemy musieli wejść na nóżkach i tak, wracaj. Chcę się wspiąć. Chcę się wspiąć, bo wiem, że jestem teleporter. Teraz pytanie, czy ja dam radę się tu wspiąć. Czy to nie jest za wysoko jak na naszą postać? Chociaż może nie. Kurczę, to w tej grze, ta swoboda w tej grze mi się tak podoba. To jest takie genialne pod tym względem. Ja dlatego kocham Dying Light'a właśnie na przykład, bo Dying Light daje nam tą swobodę poruszania. I to jest piękne. To jest piękne w tych grach, że mamy tą wolność w tej grze. To mi się najbardziej podoba. Nienawidzę, jak mnie gra ogranicza w jakikolwiek sposób. A już poruszanie? W ogóle dramat. Dlatego na przykład bardziej wskakuje mi w moje preferencje Dying Light niż Dead Island. Chociaż tak naprawdę ja zaczynałem od Dead Island, jeżeli chodzi o takie gry o zombie. Dead Island, potem był chyba Dead Rising. Wejście? Niestety nie, ale fajna kryjówka. Fajna kryjówka, na multi może być ciekawie. Dead Rising oczywiście też było grane. Tu wejdę? Chyba nie wejdę. Chyba cholercie nie wejdę tędy. Tam jeszcze gdzie mógłbym się na przykład próbować, ale no może być problem. Może nie. Dobra. Kurczę, wiecie co, grając w ogóle teraz, to mega mi się przypominają czasy WoWa, gdzie no jeszcze chodziłem do szkoły, pamiętam. I ja ogólnie zaczynałem od podstawki tego WoWa i tam w ogóle to, że można było latać w World of Warcraft, to było już w ogóle mega. Ale jak weszło WoTL K, czyli tam The Wrath of the Lich King bodajże. I pamiętam, że dodali... W kataklizmie chyba, nie, przepraszam, okłamałem was, w kataklizmie, w dodatku kataklizm. Dodali coś takiego, że można było w końcu latać w tym jakby w głównym świecie, nie tylko na instancjach, tylko i w głównym świecie. To było coś pięknego, ta swoboda tej gry tak mnie urzekła pod tym względem, że naprawdę, to było coś pięknego. Dlatego chyba mam sentyment właśnie o tych gier, że ta wolność bardzo mnie rozpieszcza pod tym względem. Widzę nowy surowiec. Widzę nowy surowiec. No jesteśmy za blisko już góry. Ta skałka jest jeszcze fajna do wspinaczki. Bo mamy wreszcie czego odpoczynek. Kurczę, elegancko. Elegancko pod względem wspinaczki to jest naprawdę coś pięknego. Bardzo mi się to podoba. Mamy teleporter. Wyleźliśmy. Powoli, bo powoli, ale wleźliśmy. Udało nam się. Góra jest zdobyta. Zapewne latając byłoby znacznie łatwiej. Na pewno łatwiej, to bez porównania łatwiej. Ale jednak, no, jak się na tych nóżkach wejdzie, to jest coś pięknego. Dobra, fast travel unlocked. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. No, daleko się teleportowaliśmy, czy teleportowaliśmy? Patrzcie, zaczynaliśmy od tego miejsca. Skończyliśmy tutaj. Patrzę, który bosik byłby dla nas do zabicia. I tego Penkinga chyba byśmy spróbowali, co? Jak mówicie? Wracamy do bazy i próbujemy Penkinga zrobić. Czy moje cipki zrobiły... Jezu, cipki. Dobra, ja to wybluruję. Chodziło mi o takie, wiecie, cipki, w sensie... No, bebziki. Jezu, czemu wy nie pracujecie? Czemu wy macie z tym problem? Co wy robicie? Jeden wateringuje, a reszta robi co? Roboty. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Ty, praca tu. Razem z nią, ty, praca tu. Nie rozumiem, czemu ty w ogóle robisz co innego niż masz nakazane. Ten też ma 37 na 325. Co ci opierdziela? Też się opierdziela.
zjedzmy to. Dobra, strzał mamy w miarę. Myślę, że to jest odpowiedni moment na bossa. Chyba idziemy go robić. Zobaczmy tego skrzydła, tego przyjaciela. Gdzie był ten Penking? Tu był Penking. Mamy sobie jakiś marker. Gdzieś w tą stronę. Poszukajmy gnoja. Wydaje mi się, że on jest tutaj. Czekajcie, co to jest ten Penking? No naprawdę, wydaje się, że on jest na skałce. Jak powiedzieć, skalce. Może skala to nie skała. O matko, no jestem dzisiaj niedowalony. Jestem niedowalony, tędy nie wejdę. To jest taki dzień. Chciałem taki tydzień. Chyba się kończę. Starość, nie radość, śmierć, nie wesele. Umosa nie chcemy. Do Penkinga bym chciał ogarnąć. Na sam koniec, wiecie, z przytupem. Ja nie jestem dobry w tą grę. W palce jestem paskudny. Ale nie powiem, przydałoby się kogoś zabić. Jezu, jak to zabrzmiało. Frozen Wings. Penking jest tu w teorii, tak? No wejdźmy. Koło chaty go mamy w sumie. Nasty poziom. Jezu, mam mały DPS na nim. Au. Co on jest? Tu. Au. Au. Kurde. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Możecie mówić co chcecie, to nie jest łatwe. Inny pomysł mam jeszcze. Dobra, nasz bebzik niestety znów umarł. Bierzemy naszego Fox Parksa. Po 10 minut to nadal mamy problemu. Tylko tak. Problem jest to, że my teraz nie mamy ekwipunku. Nie mamy w ogóle leku. Muzyka dalej gra. Znaczy, nie przeszkadza mi to, ale... Ale gra. Prawda, tutaj by się bardzo przydało większej ekipy dorobić. Bo wiecie, na jeden Fox to jest jednak troszeczkę za mało. Jeden Fox to jest jednak troszeczkę za mało. Nie wiem, czy dalej będziemy mogli sobie zwiększyć się limit tych Pokémonów. Czy Polsy tych Pokémonów. Dobra, take all. Ubrani, gotowi. Zrobimy to jeszcze raz. Tak jak Pan Bóg przykazał. Nie wiem, mógłbym jeszcze kuszę zrobić. Dobra, poczekajmy sekundę. Muszę przygotować. Foxpart, ty już jesteś. Mamy chodzi Fire, okej. Okay. Resztę też mamy. Coś tu było? A Drop Power, to nie. Dobra, Fox Parks. Ja to znowu zrobię. Ja to znowu zrobię, przyjaciel. Au! Dobra. Au, no kurde, naprawdę. To jest 15 poziom, przypominam. Ja mam chyba 14. Ej, a jakby Foxpad w ten sposób walczył? No tłucze go, ale nie wiem, ile to HP. Nie, no nie ma sensu. Nie ma sensu. W taki sposób go nie zrobię. Który mam poziom? 13 nawet. No to co się dziwić. Szkały są robione. Ja mogę zrobić na przykład tą kuszę, bo ta kusza może by mi pomogła sporo.
kusza jest tu. Tapki 10, nailsy 5. Nie mam ora. Bo oczywiście go nie zbierałem. Oczywiście go nie zbierałem. Dobra, ale przynajmniej wiem już, że poksów... Nie musimy dbać o poksy, bo poksy przeżywają. Po prostu mają potem cooldown około 10 minut. Dobrze o tym wiedzieć. Po drugie, trzeba mieć naprawdę dobry ekwipunek i naprawdę dobre pierdyknięcie, jeżeli chodzi o te bossy, bo te bossy wcale też łatwe nie są. Jakieś drewno. Te bossy wcale łatwe nie są, więc na pewno go niestety teraz nie zrobimy. Chciałbym, ale no nie zrobimy. Chcę powiedzieć, że jestem słaby. No jestem. Przyznaję się. Myślę, że dobrym elementem, dalszym elementem tej gry było pozbieranie tak naprawdę tego ora. I stworzenie kuszy, bo kusza mogłaby nam tutaj sporo dać. Jak mi się przynajmniej wydaje. Tylko to, że oni z tych kamyczków sobie tego ora nie zbierają. Chodź tu. Tam jeszcze do walki jest gotowy. Zbierzmy sobie orę. Czy ja mogę na przykład ciebie do tego drewna tam przyzwać? Nie możesz. No nie mogę ci powiedzieć do tego drewna? Oni są wszyscy w trakcie ataku, nie wiem czemu. Ogólnie jeszcze chciałbym jedno zrobić podczas tej rozgrywki, bo tutaj cały czas mamy coś takiego jak Capture 5 Lambals, żeby zdobyć EXP bonus. Na czym polega ten EXP bonus, nie wiem, ale dobrze byłoby się dowiedzieć jeszcze przed końcem naszej serii. No i w ogóle wy też piszcie w komentarzach, czy chcielibyście taką serię na live, no bo wiecie, ja czasem brakuje takiej gry, w której sobie siadam bez żadnego tam tłumaczenia, bez niczego, to sobie po prostu gramy razem, tam nie wiem, gadamy czy coś. Bo czasem nawet ja na tego Palworda mam ochotę sam sobie wejść i popykać, no ale wiadomo, no nie mogę bez was tego zrobić. Więc staram się bez was tego nie robić. Dlatego mówię, piszcie, czy chcielibyście taką serię zobaczyć. Mało osób ogląda Palworda, bardzo mało. Ale myślę, że możemy się jakoś dogadać pod tym względem. Zejdź. Tutaj leci Max. Dobra, i tak jak wam mówiłem, chciałem jeszcze ogarnąć właśnie sobie tą produkcję Fast Travel, okej. Okay. Znaczy produkcję, przepraszam, bonus. Przejdźmy się tutaj. Mam nadzieję, że już muzyka zginie. Że już nie będzie tego. A jednak jest. Dobra, widzę, tutaj są nasze lambalki. Jeszcze jednak nam tutaj brakuje, to nie jest dużo. 5%. Które to takie mądre? Ej, moi drodzy. Ty to w ogóle tam sobie uciekaj. A tylko nam lambale wszystkie rozwaliły, kurde! Czemu mi co zrobiłaś? Teraz muszę drugi poziom wziąć. I nadal jestem w PvP, nie wiem czemu. Jest 1%. No kurwa, przestań! Ja cię wydropuję. Widzę, że mogą ogólnie kogoś wtedy sobie podnieść, okej. To może za chwilę. Tam jest nasza koleżanka kolejna. No, przydałoby się kurde go złapać. O Jezu, aż mi fajek prawie spadł. Mając te bonusy właśnie w postaci tych bebzików na sobie, naprawdę jest bardzo ciężko cokolwiek tutaj ogarnąć. Kolejna sferka. Allsfer. To jest martwe chyba. Tak, to jest martwe. To co mi da martwe? Piki też nie chcę brać.
kurde, mało tu ich się porobiło. Wszystko wyrżnęło mi to małe truchło. Dobra, tu są lambale. Prawda, pierwsza levelowa, ale nie zależy mi na tym. Tu już mamy 35% na nim. Skoczyło do 60 prawie. Może? Dobra, mamy cię. Tylko 182? Ja go na hita pierdyknąłem, naprawdę? Przestań, po prostu przestań. Bo mnie irytujesz. Dobra, Dead Dream. 100% od razu. To jest kolejne. Oj, gubienko. Tak, no ja je na hita już walę. No nie wiem, czy ja je muszę kilopem walić po łbie? Może to jest jakiś sposób. To tak ciemno. To jest jakiś nowy Pokémon? Gumos, okej. A i to Pansowa. Piki piki. Depresso? What? To jest Latte Macchiato? Nie wiem, czy go nawet walę. To nie jest. To nie jest kilofem. Pałku chcę. Depresso, kurwa, no tego to ci nie grali. Musimy mieć dwa. Dwa depresso, jedno Latte Macchiato. Na razie się uda. Oż ty Gauguin. Dzięki. Dobra, jak wygląda depresso? Bo ja go nie widzę w tym metryczkę. Depresso. Mining, transporting, handworking. A jakie ty masz... Masz jakieś umiejętności? A kiedy aktywowany depresso pije masywne ilości energy drinków, co powoduje, że ma zwiększony movement speed. No świetnie. To jest raczej taki nie depresso, tylko teenageresso, w sensie nastolatkoresso. Teraz w sumie młodzi ludzie piją tyle tych kurwa energy drinków, bo to jest dramat. U mnie w pracy jest jedna dziewczyna, która wypija około, żeby mi skłamać, 6 energy drinków podczas 8 godzin pracy. To jest po prostu dramat, plus jeszcze kawa oczywiście. I to jest najlepsze, ta dziewczyna waży około, nie wiem, 40 kg, max 45, jest naprawdę drobna, chuda. A napierdziela te energole jak głupia. I to młoda dziewczyna, bo ona ile ma? 21 chyba? 22? Prawda, to co się dzieje teraz to jest dramat. Dobra, nie wiem co daje to, że wzięliśmy tego Lambala. No chyba tylko bonus expa, ale to taki bonus expa... No właśnie. Troszkę dziwny. Mam nadzieję, że jak się prześpię, to mi się już to wszystko nie mogę. Świetnie. Niestety nie mogę nawet się przespać. No nic, Early Access. Było to do przewidzenia. Zobaczmy sobie jeszcze ten perset, który ma depresso. Jak ten depresso w ogóle wygląda w świetle normalnego dnia? Nawet nie jesteś brzydki. Ty nawet nie jesteś brzydki. Pain inflation. Obiegnij za mną. Chodź. Depresso. No bo nie idzie. Gdzie ty idziesz? Chodź. Depresso dostał depresji. Chciałem zobaczyć, jak on biega, ale on stoi. Ale mi depresso. No nie wiem.
Kończył mu się tryb bojowy. Ale wydaje mi się, że to jest przez tego bossa. W ogóle zobaczcie, tam jest też coś na górze. Dobra, moi drodzy. To był odcinek taki... Inaczej. Ja nie mówię, że my już kończymy rozgrywkę całkowicie w Palworlda, bo nie. Mi się podoba ta gra, naprawdę bardzo mi się ta gra podoba. Ja bym chciał jeszcze w niej trochę spędzić czasu, naprawdę. Tylko wydaje mi się, że gra ta ogólnie będzie lepsza raczej na streamach. Raczej na streamach i raczej na serwerze niż tak na singlu, bo na singlu się nic nie dzieje. Na singlu jesteśmy sami, na singlu nie ma kooperacji z innymi ludźmi. Być może właśnie też to będzie fajną sprawą, żeby znaleźć kogoś tego koopa. Bo tak jak w Valheimie, no, niektóre gry po prostu są do tego stworzone i najlepiej się gra w koopie niż tak samemu, jak ten palec. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra od was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Może już nie z Palworld, ale na pewno innych serii. Trzymajcie się jeszcze raz. No i co? Hej, hej!